Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, dzisiaj zajmiemy się nowościami, które odkryliśmy wcześniej. No, brakło nam chyba nawozu i larwy pszczoły, z tego co pamiętam, do. Zabrakło nam larwy pszczoły. Jejku. Lag brainu. Chyba jednak mieliśmy. Chodzi mi o ten ogródek, który mieliśmy zrobić ostatnio i którego nie zrobiliśmy. Nie pamiętam, czego nam zabrakło. Czy nam zabrakło larwy pszczoły, czy nam zabrakło któregoś z nawozów. Ale zaraz sobie to ogarniemy. No, larwy mamy. Ewidentnie nie mamy tylko nawozów. Gdzieś tu może być. Tylko czego nam zabrakło wtedy, to nie pamiętam. To już nie pamiętam. No ale dobra. Nawóz C2. Aha, dobra. Chyba pamiętam. Musimy mieć dwa nawozy. Bo tu potrzeba wybrosiarka, bakłażany 2. Ziarka i dwa bakłażany. Ja was przepraszam za mój dzisiejszy głos, tak samo z wczorajszego odcinka, ale no, znowu się cholera pochorowałem. I tak to jakoś wychodzi. Dobra. Ziarka jest potrzebna i bakłażany. Wodorosty już mamy. Ziarka. I dwa bakłażaniki ze środka trzeba też sobie ogarnąć. Ja przez chwilę jeszcze będę się tak trochę przycinał. Ale to tylko z tego powodu. Więcej potrzebujemy. My w ogóle nie zrobiliśmy chyba tego. Aha, dobra, pamiętam. Spokojnie, nie krzyczcie, pamiętam. Już pamiętam, co robiłem wcześniej. Dlatego nie zrobiłem ostatnio tego. Bo robiłem larwę pszczoły. I to mnie wtedy zablokowało. Tylko tak trochę też lipa, dobra. Może starczy. Czemu ja chodzę z tymi kryształami? Dobra, nawozy. Siarka. I jeszcze potrzebujemy dwóch bakłażanów. Wziąłem tylko dwa. Mówię, ja muszę się obudzić, bo jest w sumie dzień, w którym w sumie ten odcinek będziecie mieć. A że ja to robię zazwyczaj przed pracą. No to niestety. Kurde, chciało mi się kikać, ale nie zdążyłem. Tylko my jeszcze potrzebujemy jednego, fuck me. Siarka. Siarka, tam były glony. A, jeszcze glonów nam brakuje. Ale dobrze, te glony są tutaj ogólnie, bo byłaby lipa straszna. Szkoda, że ich nie można jakoś. Czy nie? What? Jakaś stara skrzynia musiała być. Jakaś stara skrzynka. Dobra, glonów nam raczej starczy już w tej chwili. Bierzemy jeszcze dwa bakłażany. Wodę mamy? Mamy wodę. Dwa bakłażany, siarka. Glony, dobra. I spokojnie, zaraz już sobie idziemy dalej, tylko zrobimy sobie tą jedną rzecz. No taki mam akurat cel na dzisiejszą wyprawę. Glony, dynia, pojemnik z metanem. Dobra. To też mamy. I dwa pojemniki, naboje z metanem. One były tu, no właśnie. Okej. Okay. Teraz tylko larwy pszczoły i mamy wszystko. Oczywiście, Shiro się musiał wykichać. Ojej. Ale dobra,
Ulżyło mi przynajmniej. Przynajmniej mi ulżyło. Rozumiem, że tego się nie da robić. To można robić nawet na tych. Nawet na... na płytach. O, ale ja bym sobie zrobił to tutaj. Energia, wzrost rośliny. Farming on Mars. Odblokowane osiągnięcie. Dobra, to my sobie weźmiemy fasolkę. Ja to znów mnie na kichanie bierze. Co mi się dzieje? A, czekajcie. Musiałem mieć to, co trzeba. Wszystki poziom pożywienia. Dobra, i to sobie rośnie. Owady i rośliny. Wszystko sobie tutaj działa w jakiś sposób. Zobaczymy, w ile. Znaczy, w ile. Ile sztuk nam urośnie tego wszystkiego. Dobra, czyli tak. Farma na świeżym powietrzu zrobiona. Rozsiewacz drzew T2 jeszcze by się przydało zrobić, ale to jest nawóz T2 potrzebny. A ja dzisiaj chcę trochę fabułę popchnąć do przodu. Więc tak, zostało nam jeszcze to do zrobienia. I generator jedwabiu. Generator jedwabiu. Ale to mówię, zrobimy sobie już po prostu w następnych odcinkach. Chociaż mamy niby nawóz. I to co ja zrobiłem? Kurwa, nie pamiętam. Wydawało mi się, że tego będzie brakować, ale ewidentnie nie. Dobra, zeolit sobie odłożymy na razie, bo jest niepotrzebny. Możliwe, że miałem jakieś inne plany, ale na razie je po prostu zostawimy w ten sposób. Dobra. Żelazo mam aż nadto znów. Jak je zniszczę, to mnie zakrzyczyć. Coś zniszczyłem, nie wiem co, ale okej. Mniejsza. Bierzemy sobie oczywiście fasoleczki na wyprawę i idziemy szukać tego przejścia. Dobra. Koordynaty 964. Czyli musimy iść cały czas w tą stronę. Bardziej w tamtą. Bardziej w tamtą stronę. 964 to już zaraz będziemy mieć. I 1744. Ponad przelecieliśmy, ale widzę, że to nie jest raczej tu. Tylko gdzieś w tą stronę. Więc Kajwa będę chciał ominąć jak najbardziej. Jeden, siedem, cztery, cztery. Dobra, jeszcze tylko 400. Niecałe 300 nawet. 200. I trochę w lewo zaraz. Sobie kawki od razu. Co tu jest? Chyba nawet tutaj mieliśmy przejść. Jakaś jaskinia. Super stópki. O, jaki lag. Jaki dziwny lag. Tu i skrzynki. Duzio dziecię. Teraz zbieramy skrzyneczkę. No tych larw to ja tak już nie zbieram zbytnio. A super stópki to ja wezmę. W szacunku do nich. Kolejna skrzynka. Ręce 8. O, jest nawóz. To dobrze. To sorki, naprawdę za mój dzisiejszy głos. Nie wiem co się ze mną dzieje ostatnimi czasy. Ale non stop choruję. Co tydzień jestem chory. Co tydzień jestem po prostu chory. Ja ogólnie nienawidzę zimy, naprawdę nienawidzę zimy. Ja jestem ciepłolubny, ja wolę się spocić znacznie niż się... Znaczy spocić się... No wolę się spocić niż zmarznąć. Opały to jest dla mnie po prostu klimat dobry. Oh, a door!
Find a weird door in cave. Wow, coś tu jest. Kolejny achievement do kolekcji. Ale tu nic nie ma. Dalej. Teraz sobie tam te drzwiczki otworzymy. Tak patrzę, tych super stópek jeszcze tutaj nigdzie nie pochowali, ale chyba już nie. Ale jednak. Dobra, kochani, otwieramy. Otwieramy. Tak, w ogóle zostało mi już tylko... zostały mi tylko 3 achievementy do odblokowania. Co my tu znajdziemy? Uuu, tylko z tlenem tak średnio stoję. Mam ci jeszcze go zrobić? Nie mam ci jeszcze go zrobić. Dobra, może przeżyjemy. Może przeżyjemy. Uuu, jetpacka wyłączyli. Gdzie my schodzimy? Kolejne wejście. Skręt w lewo i skręt w prawo. Patrzę, czy tu nie ma nic napisanego, ale chyba nie. Niski poziom tlenu, wiem. Wiem. Wytyczny poziom tlenu. Teraz się trochę boję. Dobra, kolejna widzę. Jest tu napisane. Nie ma nic. Coś tu jest w tych budynkach? Oprócz robactwa chyba nie ma. Jaka to jest wielka świątynia? Jakieś schodki i tak dalej. Wow. Coś mi się wydaje, że my tu jeszcze wrócimy, tylko po prostu jak będę miał połowę tlenu, to ja stąd ucieknę. A żeby nie zginąć przypadkiem. Teraz trochę na ryzyku lecimy. Uhuhu. Wow, co to jest? Kula. Ciebie zniszczyć? Nie da się zniszczyć. Coś dziwnego. Dobra. Jak najwięcej zwiedzić teraz. Dobra. To sobie przeczytamy za chwilę, jak wrócimy. Wrócimy z tlenem. Bo ja już widzę, że mamy tylko tlenu mało. Brawo, Shiro. Brawo, Shiro. Brawo. Mamy mało tego tlenu, więc chcę zrobić sobie jakąś tam bazę przed wejściem. Wiem, że potrzebuję czasu na to i zrobić sobie więcej kapsułek tlenowych. To jest też priorytet. To jest też priorytet. Dobra, tędy jest wyjście. Widzicie, z samego wyjścia z tej jaskini, czy jaskini. Nawet nie jaskini, z tych schodów, to już mamy pół, mniej niż pół nawet. Tą słynną, mniejszą połowę. Dobra. Już gdzieś tu jesteśmy blisko. Ach, kruk, nie tutaj. To jest tu. Tytan. Potrzebujemy tytanu.
Nie żelaza, tytanu. Tam też widzę. Tytan? Tytan. Dobra. Jeszcze jednego tytanu. I co to było, krzem? Krzem żelazo. Żelazo jest. Z żelazą. No kurde. Co tu się tak ciemno zrobiło? Nic nie widać. Jest krzem. Nawet chyba przeżyjemy. Uf. Dobra. Musimy zrobić sobie też jeszcze nierościwe tramy. Stację rzemieślniczą, żelazo i krzem. Tu jest jaśniej. Gra chyba wykrywa, kiedy ja mam kłopoty, kiedy nie. Krzem był obok. I żelazo. I żelazo. Stacja rzemieślnicza. Dobra, jeszcze z kobaltu dwie sztuki. Myślę, że możemy iść. Dobra, napić się jeszcze trzeba wody, ale chyba tej wody w okolicy nie jest. Dobra, jest, jest. Wszystko jest jak trzeba. Dobra. Będziemy żyć. Będziemy żyć. Starczy, starczy. Dobra, idziemy. Wracamy robić czytanie. Wracamy, wracamy, wracamy. Teraz się czuję znacznie bezpieczniej. No i po jetpacku. Ogólnie terraformację mamy już prawie 30 GTI, więc to jest też ogólnie spoko. Tylko. W sumie my się już nawet bardzo zbytnio nie spieszymy z niczym. Jeżeli chodzi o terraformację, no bo już wszystkie takie core rzeczy mamy. No i jedynie chyba co to z tlenem możemy się jeszcze pomęczyć, ale to tak naprawdę tylko to. Żeby mieć już ten system taki, wiecie. A że możemy sobie oddychać i tak dalej. Chyba tylko to mnie jeszcze interesuje. I wydaje mi się też, że powoli się zbliżamy do końca Planet Craftera. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Drenaż orbitalny. Urządzenie obronne. Dziennik obserwacji. Urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem, a nasz test jest ostrzegający. Jeśli kiedykolwiek ten, który nazywa siebie ludźmi, zbliży się do tej planety, wysysa to energię z ich statków i uniemożliwi im komunikację. Nasze założenie jest takie, że urządzenie skutecznie zmniejszy ich wysiłek, aby zbliżyć się do tej części nieskończoności, doprowadzi ich do rozprzestrzenienia się gdzie indziej, jeśli nadal będą to robić. Nasze obliczenia są rozstrzygające. Da nam to co najmniej kilkaset lat spokoju. Strażnik. Rok nieznany. No właśnie. No właśnie, czyli to tak naprawdę my jesteśmy tymi szkodnikami. Bo człowiek jest szkodnikiem. O, kolejne. Robimy sobie screena. Zabieramy sobie to. I myślę, że możemy już stąd chyba uciekać. Chyba już stąd możemy uciekać. No to już wszystko mamy zebrane, prawda? Prawda. Jeszcze mogę w sumie podlecieć tam do tej kuli, zobaczyć, czy na pewno nic nie było. Ale chyba nic nie było.
No ale sprawdźmy. Było tu? Nie, to było tu. Naprawdę nie wiem, co to mogłoby robić. Nie wydaje się, żeby to było interaktywne w ogóle w jakikolwiek sposób. Po prostu kula. Kula daje fula. Ciekawe, czy zginiemy. O, jednak było prawdopodobieństwo, że zginiemy. Wiem, że to jest zablokowane. Teraz z tego, że nie ma jetpacka, ale chyba nie. Dobra, jeżeli coś tu ominąłem, to jak najbardziej przepraszam. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żebym coś ominął. Chyba nie. O, to trawka była. To nie. Nie wydaje mi się, żebym coś ominął. Jeżeli coś ominąłem, to jak najbardziej piszcie w komentarzach, żebym wiedział i się tutaj wrócił. Żeby nie było tak jak wcześniej, że ominąłem współrzędne i nikt mi nawet o tym nie napisał. Musimy sobie pomagać, kochani. Pamiętajcie o tym. Dobra, wracamy już sobie do bazy. Mamy kolejne współrzędne, więc spoko. Wiemy już, gdzie mamy dalej iść, gdzie fabuła nas poprowadzi. I co? No i co? Ale to oczywiście na następnym odcinku zrobimy, to nie ma tak, że ja tu będę wam wszystko robił w jednym odcineczku. Nie, nie. Znudzilibyście się za szybko. Jest dobrze raczej. Raczej na pewno. Tego nawet tam już nie próbuję. Dlatego nawet tam już nie próbuję. Może byśmy zrobili jeszcze coś? Może na przykład właśnie te cholerne rozsiewacze drzew albo generatory jedwabiu, a nie w sumie dobra, to nie jest głupi pomysł. Próbujmy. Przydałoby się osiągnąć ten oxygen poziom. Uuu, my tu byliśmy? Nie byliśmy tu, ej. Wow. Nasz statek rozbił się z nieznanego powodu na tej planecie. Wielu z nas zginęło od uderzenia. Niektórzy z nas zginęli na powierzchni. Zostałem tylko ja. Próbowałem przeżyć, ale ta ziemia jest zbyt nieprzyjazna. Moje zdrowie się pogarsza. Ostatni raz wychodzę na zewnątrz, aby spróbować znaleźć wodę. Iklas. 3037 rok. Wow, ej, ja tego nie widziałem. Ja tego nie widziałem. Dobra, bioplastik biorę. Super stópkę biorę. Mam jakieś złomy. A dobra, na razie niech to zostanie sobie. Ej, ale serio, nie widziałem tego tutaj. Ciekawe, ciekawe. Jak to przypadek rządzi światem. Przypadek totalny. Dobra, wróćmy teraz do bazy, zobaczmy co dokładnie i na jakim poziomie, etapie raczej stoi. Żeby wiedzieć w razie czego, co możemy sobie jeszcze ulepszyć. Ewentualnie jak dalej działać. Dobra, motyki sobie latają, latają. A my, ja wiem co chcieliśmy zrobić, motyla innego, chyba. Wtedy. Generator jedwabiu potrzebuje sporo rzeczy. Możemy wyłączyć super stópki. Możemy to przerobić. Aluminium. O, aluminium. Biarka. Aluminium jest tu. Pyk, myk, pyk. I pyk. No i bajor. Świetnie. Możemy w końcu nawet coś zrobić więcej. No właśnie, zobaczmy co znaczył farmu, bo też jestem ciekaw. Napijemy przy okazji. Coś wyrosło? 4 sztuk, 5 sztuk. Opłacalne. Opłacalne, nie powiem, że nie. To jest bardzo ciekawe, na jeden ul
Taki wielki ul. Potrzebujemy, kurwa, jednej larwy pszczoły. No taki malutki ul przy farmie na świeżym powietrzu potrzebujemy już dwóch. To jest bardzo ciekawe, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Inne nasiona, nasiona nulna. To są te nasionka. Tuskam, też mam jednego, nie to. Jeszcze sobie tu wstawimy, żeby to nie przeszkadzało. Bioplastik tu. Bioplasticzek tu. Do zdoli tu wrzucimy te klucze. Dobra. Miałem przenieść robactwo, tak? Tak. Miałeś przenieść Shira robactwo. No to przynosimy to robactwo. Dobra. Mamy tu robactwo. Potrzebujemy jeszcze jednego jedwabnego robaka. Jedwabny robak robił się z niezwykłej larwy mutagenu i nawozu. Mutagen. Kurwa, nie mogę spamiętać, no. Próbka bakterii, pojemnik z metanem. Próbka bakterii, trzy glony, trzy wody. Próbka bakterii. I siarka. Dobra, pamiętam. Siarka. Próbka bakterii i dwa razy z metanem, tak? Chyba tak. Dwa razy z metanem. A tu potrzebujemy wziąć trzy glony. Raz, dwa, trzy. I trzy wody. Trzy butelki z wodą. To było to. Dobra, mamy to. Robimy jedwabnika. Niezwykła larwa motyla, niezwykła larwa i złom. To i w sumie to odwrotnie. O tak. Rób się, rób. No, robactwo jako taką mamy. 175, 125, 250, 400. To drzewko jest fajne. Tylko my nie mamy rośliny Volnus jeszcze. To jej nie widziałem. Roślina Volnus. Nie mam pojęcia, gdzie możemy ją zdobyć, ale okej. Naprawdę się nie kliknęło. To jest. To jest. Dobra, dyniki sobie postawimy tu, posorkę tu. Jako taką po japońsku. Tak, ta Amora się tu blokowała. Pudełko na motyle i mutagen T2. O. To tutaj nie ma nic innego. Farma motyli. Naprawdę nie widzę nic tutaj takiego do zrobienia. Ani tym bardziej do znalezienia. A szkoda. A szkoda. 88, 91, dobra. Oby się to udało. Kurwa pszczoła. No bez jaj. No bez jaj. Po prostu żarty. Żarty sobie ze mnie stroją. Dwa razy metan. Dużo wody. I jeszcze grony. Tak, tak, tak. Dobra. Spróbuję jeszcze zrobić jeszcze jedno, no ale... Kurwa, przeleciałem. Kurwa, niedobrze szedłem. Zapomniałem. Dobra. Mutagen jest, jest. I potrzebujemy tak, tego, tego i tego. Już sobie sprawdzę w międzyczasie, co mi potrzebujemy dalej. Zeolit, pojemnik wody. Zeolit, pojemnik wody. No i trzy cholerne robaki, no. Robi się, robi się. Nawet dobrze się robi.
Dobra, glony można pozbierać, co prawda. Ale te glony mają jakieś problemy ze sobą, trochę. Widzę, że to nie chodzi tak, jak powinno. No i definitywnie ta gra ma też problemy z oświetleniem. Kurwa, to poważne. Po prostu tak FPS spadają w jednej chwili z tym oświetleniem, że to jest szok. Nie wiem czemu. 20, no 5%. Kurwa, znów pszczoły, no jaja jakieś. Dobra, moi drodzy, niestety nie zrobimy tego. Zrobimy za to sobie kolejną farmę w następnym odcinku. No i co? No i pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w nextach. Trzymajcie się. Hej, hej.